przed Państwem Martyna Rubinowska, która od razu opowie nam mroczną baśń. Dawno, bardzo dawno temu, brat i braciszek, dwoje mnichów, poszli do górskiej wioski po kolektę. I chodzili, mrok ich zastał, więc poszli do światła, aby jakąś znaleźć gospodę, gdzie może będą mogli spędzić noc, ale okazało się, że światło pochodzi z groty. Więc zajrzeli do groty i pytają: halo, gospodarzu, wejść można? A wchodźcie, wchodźcie, siadajcie przy palenisku. Rozległ się głos, więc mnisi weszli i usiedli przy palenisku. I kiedy się odwrócili, zobaczyli olbrzymiego wielkoluda z jednym okiem na czole. Wielkolud olbrzymi kamień przesunął i zamknął wejście do groty. Pewnie nawet gdyby było i 100 mnichów, to nie udałoby im się tego kamienia przesunąć. Wielkolud dosiadł się do nich i mówi tak: mam w tej grocie 100 owiec na całą zimę, ale jestem wielkoludem, więc dzisiaj zjem jednego z was. Wybierzcie którego. I obaj się zgłosili, bo woleli, żeby los zadecydował, czy wielkolud ma pożreć brata, czy braciszka. I los padł na brata. Wielkolud nadział brata na rożen i opieka, aż zaczął go jeść. Nawet kawałek uda rzucił braciszkowi, by ten się najadł. Ale braciszek nie chciał jeść brata, tylko udawał, że coś je, a rzucał za siebie. I kiedy wielkolud już się najadł, to położył się na słomie i zaczął głośno chrapać. A wtedy braciszek, który wcześniej udawał, że śpi, obudził się, wyciągnął z paleniska rozżarzony rożen i wbił wielkoludowi w jego jedyne oko. Wielkolud się obudził, zaczął wrzeszczeć i krzyknął, że policzy się z braciszkiem o świcie. I poszedł spać, a braciszek po cichu zarżnął barana i obdarł ze skóry. Sam przydział na siebie tą skórę i udawał jedną z owiec. A kiedy o świcie, wielkolud wstał i odsunął olbrzymi głaz, który zasłaniał wejście do groty, wypuszczał owce jedną po drugiej, głaszcząc je po grzbiecie i sprawdzając, czy przypadkiem braciszek się nie wymyka. Ale on z dzwonkiem na szyi wyszedł szczęśliwy i pąknął czym prędzej w dolinę. Ale kiedy wielkolud wypuścił już wszystkie owce, znalazł ciało martwego barana. Wtedy spostrzegł, że ten mu uciekł, a miał bardzo dobry węch, więc wybiegł szybko z groty i pognał za braciszkiem. Ale nie mógł go dogonić, więc ściągnął z ręki magiczny pierścień i rzucił braciszkowi krzycząc: wygrałeś! Masz tu na w nagrodę pierścień! Braciszek podniósł pierścień, nałożył na palec i czym dalej uciekał, tym bliżej do wielkoluda się zbliżał. I kiedy ten już miał go złapać, braciszek wyciągnął nóż z kieszeni i obciął sobie palec. Rzucił ten palec wielkoludowi, który zjadł palec i krzyknął tylko: przynajmniej cię spróbowałem. I taka to włoska baśń, którą ostatnio na spotkaniu z baśniami opowiadał Bartek. Jejku, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, jestem przerażona. Prosiłaś o straszną baśń, to proszę. Sama mam pierścień, chyba zacznę u ciebie chować palce wszystkie przed wielkoludami. To jest niezwykła umiejętność. Tak, taką energię dajesz w każde słowo, które wypowiadasz. Czy bardzo dużo i długo nad tym pracujesz?
Nie bardzo długo, ale trochę zawsze. To jest tak, że trzeba się zapoznać z treścią tej baśni i trzeba gdzieś ją trochę poczuć, obojętnie czy ta baśń jest tkliwa i miłosna, albo gdzieś przesączona namiętnością, czy jest straszna, przerażająca, albo nawet trochę głupkowata jak ta, no to trzeba gdzieś tam się w tej historii znaleźć i wymyśleć, jak chce się opowiedzieć. Właśnie zauważyłam, że wchodzisz w postaci, ten potwór z jednym okiem, a teraz ta owieczka. I czy wy sami robicie spotkania baśniowe, prawda? I sami jakby się uczycie nawzajem, czy robicie jakieś spotkania z innymi osobami, które wam mówią, co powinniście zrobić? No na przykład teraz, przed Nocą Tysiąca i Jednej Baśni, będzie spotkanie, specjalnie takie warsztaty dla opowiadaczy, które poprowadzi Ewa Rufo, znana na poznańskiej scenie teatralnej, scenie opowiadaczy, bo prowadziła wspaniały spektakl Quanta Cuentos. Więc uczymy się też od tych, którzy są lepsi od nas, bo od kogoś trzeba się uczyć, ale też próbujemy sami, a czasem nawet sami dla siebie robimy warsztaty, że jak ktoś jest w czymś dobry, no to żeby się od niego tego nauczyć, więc próbujemy ile sił. Czyli dzielicie się swoimi umiejętnościami, ale także szukacie wiedzy poza waszą grupą. No właśnie, jak powstała grupa Baśnie Właśnie? No grupę Baśnie Właśnie założył Szymon Góralczyk, którego miałeś przyjemność poznać. Oczywiście. I Szymon zaprosił kogo tylko mógł do udziału w tej grupie. Zaprosił swoich przyjaciół, zaprosił też Olę i mnie. Spotkaliśmy się na warsztatach prowadzonych w Teatrze Nowym w ramach kursu ze storytelling, z opowiadania historii, przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Więc my się poznaliśmy na takiej scenie, gdzie się uczyliśmy, jak dobrze opowiadać, ale do grupy gdzieś tam dołączali różni ludzie, różne osoby i teraz jakby mamy obecnie taki kształt, jaki jest. Powiedziałaś storytelling, czyli po angielsku opowiadanie historii. Czy robicie to właśnie w innych językach też, czy na razie zostajecie przy polskim? No, mi się zdarza opowiadać różne historie też po angielsku, ale generalnie jesteśmy w Polsce i mamy piękny język. I opowiadanie w innym języku jest bardzo trudne, bo musimy też to czuć. Więc opowiadamy po polsku i cieszymy się, że możemy to robić w naszym języku. Powiedzieli, że przedstawiłaś nam bajkę włoską, a jakie inne jeszcze typy czy spotkania z baśniami robicie? Oj, spotkania odbywają się regularnie od stycznia, więc było już bardzo wiele i były baśnie polskie, były baśnie rosyjskie, były moje ukochane baśnie arabskie, były baśnie skandynawskie, były baśnie właśnie włoskie, ale też opowiadamy baśnie dla dzieciaków i na przykład dzisiaj w tej sukience opowiadałam dzieciom w przedszkolach w gminie Dopiewo baśnie o księżniczkach i rycerzach, więc dzielimy też nie tylko krajami, ale też tematycznie. Bo wyglądasz przepięknie w tej sukience, jak prawdziwa księżniczka. I takie właśnie spotkania z baśniowe z dziećmi, a z dorosłymi, bo rozumiem, że z dorosłymi też się spotykacie, tak? Tak. Spotykamy się w klubach i w klubokawiarniach na spotkaniach dla dorosłych. Spotkania dla dorosłych są o tyle wspaniałe, że no, to jest publiczność bardzo wymagająca. To nie jest nic łatwego, nie można sobie pozwolić na jakiś błąd, bo oni wszystko zaraz wychwycą. A spotkania dla dzieci z kolei są przeurocze, bo dzieci się wtrącają i dzieci reagują. I dzisiaj jedna dziewczynka co prawda popłakała się, jak zobaczyła moje włosy, ale inny chłopiec podbiegł i całą buzię umorusaną śniadaniem wytarł mi w sukienkę. Więc dzieci reagują wspaniale, wchodzą na kolana, przytulają, ale też naprawdę się boją, więc miło na to patrzeć. Są niesamowite historie też podczas takich spotkań baśniowych. Na sam koniec powiedzmy o najważniejszej rzeczy, że jest Noc Tysiąca i Jednej Baśni. Kiedy tak. I gdzie? Noc Tysiąca i Jednej Baśni to jest taki projekt, gdzie opowiadać może każdy, bo uważamy, że do opowiadania nie jest potrzebne nic specjalnego, więc zapraszamy wszystkich do opowiadania. Ty też z nami opowiadałaś w zeszłym roku na pierwszej edycji. Było cudownie. Więc wszystkich zapraszamy, jeszcze przypomnimy, że 23 listopada w Maskach. O godzinie? O godzinie 19 startujemy, a koniec, kto wie, w środku nocy. W zeszłym roku było bardzo późno, ale było bardzo przyjemnie, a wszystkie pieniądze przyszły na cele charytatywne, więc proszę Państwa, musicie tam być. I zapraszamy na krótką przerwę i niedługo następni goście. Dziękuję.